Po raz drugi wspomnimy. Była hersztem bandy dzikusów. Była rycerzem rzymskim. Była krasnoludkiem. Była sprzątaczką w hotelu. Dla Maryś. Ku czci. Zagwiździony w prowincjone di Opole rozpoczyna się kolejna moja opowieść. Mieszka tam potężna rodzina Rada, a ten pan, którego tu widzicie w swojej arii, jest głową tej familia. Si, si, on jest potężnym bossem, który rządzi całą tą częścią, którą widzicie. Kiedy jest jakiś problemo, inne rodziny udają się do niego po poradę lub proszą o konkretne rozwiązanie. Teraz wszystko wygląda jeszcze bello, ale to ma się niebawem zmienić. Allora? Allora? Sì! Oh! Ciao, Michael! Cusino! Si, si. To ja i moja rodzina się przypominamy. Powiedz mi, Michael, kiedy ty wybudować wreszcie ta gmina? I wynieś się ze swoimi ludźmi z moja szkoła. Jak to nie moja szkoła? To ja ci, Michael, przypominam, że wszystko... Wszystko na terenie moje zagwizdzione należy do rodzina Rada. Infinito. Jak ty nie mieć pieniądze? Moi ludzie płacić tobie grube pieniądze, a ty nie mieć pieniądze? He? Kredito? Inflacjo? No to my sobie z nimi porozmawiamy. Ostatnio rodzina inflacją za dużo słychać. Z miesiąca na miesiąc ta familia rośnie w siła. To trzeba niwelicjone. Okej, Michał, to ja tobie jeszcze pozwolić urzędować w szkoła, ale nie za długo. Ja muszę kończyć, Michał. Gracja, ciao. Prego. Pietruś, amore. Nie mów do mnie, Pietruś, czy moja rodzina. Pierdolamy za Pietro. Giuseppe, jakie wieści? Don Pietro, same złe wieści. Rodzina inflacji zaatakowała nawet inne rodziny. Giorgio, mów ty. Don Pietro, nasza familia nie może sobie poradzić z tymi bandito. Jest terrible. Don Pietro, rodzina Rada. Remizo. Myślicie ich. Prego. Donna Lorenza. Grazie, Don Pietro. Le borse. Don Pietro,
na początek przyjmij od rodzina Remizo i od Capi di tutti Capi, Don Adriano oraz od Don Tomasa najszczersze pozdrowienia. Prosili też, by pozdrowić twoja piękna żona Anna Pierdolina. Grazia, Don Lorenzia. Saluti, również i dla nich. Oj, Matteo. Saluti to tylko dla nich, proszę. Don Pietro, przybyliśmy przedstawić tobie bardzo ważny problemo, który nas wszystkich dręczy. A nazywa się on benzina inflacjo. Ona nas zrujnować. Ona zająć wszystkie stacjone i distributore w naszej prowincjone. Ludzie się skarżyć. Ludzie nie mieć pieniędzy, my też nie. A my musieć pomagać ludziom. My już słyszeć o problemu od innych rodziny. Si, si. To jest poważne problemu. Don Pietro, pardon, rodzina Delicateso, puścić ich, Don Urszula chce nas zawitać, oni chyba też mają problemy, puścić to. Prego. Don Pietro di Rada, jak dobrze cię znowu zobaczyć. Bella Donna Urzula, przyjmij moja gościna. Ciao, Urzula. Niech rodzina Rada przyjmie najszczersze pozdrowienia od rodziny Delicatesso. Grazia. Niech wasza rodzina będzie otwarta na wszystkich. Basta z tymi czułościami. Nasza rodzina ma problemo z jedną potężną familią. Inflacją. Porca miseria. Znowu ta inflacja. Mizeria to będzie jutro na obiad. Ogórki pozbieram. I... Silencio. Donna Urzula. Mów, co cię wkurwia jedna. Cała ich rodzina jest bardzo chytra i przebiegła. Ale nam najbardziej dokucza carbonito inflacjo. Carbonito! Inflacjo. Promocja węgielska. Ludzie muszą tyle forsa płacić, że już do nas nie przychodzić. A carbonito w podziemiach prowadzić ciemne interesa. I żeby ich dorwać, trzeba mieć dobra idea. Don Pietro wysłuchiwał wszystkich po kolei. Bolączki każdej z rodzin były mu bardzo bliskie. Stąd przejął się każdą historią. Zdawał sobie sprawę z tego, że czeka ich bardzo ciężkie zadanie. Wiedział, że tylko połączone siły wszystkich rodzin mogą pokonać rodzinę inflacją raz na zawsze. Ale to wymagało chytrego i precyzyjnego planu z jego strony.
a ten rodził się w jego głowie podczas tych wszystkich opowieści. Rodziny Remisso, rodziny Delicatesso oraz jego rodzina Rada, a nawet inne rodziny liczyły na jego pomoc w pokonaniu wroga. Allora, benzina, carbonito i credito już nie będą nas nękać. Ale to nasze familie muszą działać razem i będzie finito z inflacją. Więc plan jest taki. Thank you.
chytry plan uśpienia czujności rodziny Inflacjo i wybawienia jego członków z ukrycia się powiódł. Dzięki współpracy wszystkich familii udało się pojmać najbardziej niebezpiecznych gagatków i posadzić ich przed oblicze groźnego Don Pietra. Rozpoczął się sąd, który miał raz na zawsze dać kres brzydkiemu panowaniu rodzino Inflacjo. Rodzina Inflacjo, witajcie w moich skromnych progach. Jak widzicie, jest nas tutaj wielu. I mamy wam wiele do powiedzenia. Donna Urzula. Przez was mamy komplikacje w prowadzeniu biznesu. Donna Marianna. Cena naszych produktów musi być bardzo wysoka, a my tego nie chcieć. Donna Elżbieta. My płacić wyższe podatki, a mało zostać w portfelu. Donna Lorenza. Wy mniej inwestować, bo drogo płacić za benzyna i gaz i mniej mieć pieniędzy. Don Mateo. Przez was mnie jeździć na urlopo. Kredyt to być drogie, mało inwestować w firma. Don Huberto. No i kredito, o ne spłato. Giorgio. Futura nie wiadoma. Donna Pierdolina. Już nie możemy tyle kupować co kiedyś. No forsa! Alora. Przez wasze działania nasza gospodarka stopo. A co za tym idzie? Ludzie żyją mniej dostatnio. Więc dzisiaj padnie na was wyrok. W imieniu całego społeczeństwa dzisiaj zdecydujemy, co z wami będzie. Rodzina Inflacjo. Basta! Przesuniemy wam przecinek, bo ktoś po prostu źle go postawił. A my zrobimy teraz to dobrze. I co wy na to? A co? Myśleliście, że będzie pif, paf? Vendetta i finito? No. Rodzina Inflacja musi istnieć. Musi. Bo ludzie muszą na coś narzekać. I mają to we krwi.
Trybunale nad groźną rodziną inflacją się odbył. Jak widzicie, w obliczu wspólnego wroga ludzie potrafią się zjednoczyć i połączyć siły dla wspólnego dobra. A że nie wszystko kończy się tak, jak się spodziewaliście, no cóż, wy w końcu też musicie na coś ponarzekać. Michał dzwoni. Ciao, Michał. Mam dla ciebie dobra wiadomość. Wspólnie wszystkimi familiami załatwiliśmy raz na zawsze problem z inflacją. Nie ma już żadnej inflacji, a ty w końcu możesz opuścić moją szkołę. Seria Karina Lo.